Umiłowani bracia i siostry, gromadzi nas dzisiaj w naszej parafialnej świątyni. Wielce podniosła uroczystość nadania szkole, zespołowi szkół nr 2 w Golubi Dobrzyniu imienia Błękitnej Armii generała Józefa Hallera i poświęcenie sztandaru, nowego sztandaru dla wspomnianej szkoły. Witamy serdecznie wszystkich przybyłych gości na uroczystości nadania imienia Technikum oraz Branżowej Szkole pierwszego stopnia w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu oraz wręczenia sztandaru. 5 czerwca zapisze się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych, bowiem zdarzy się w jej życiu tylko raz. Właśnie dzisiaj nastąpi oficjalne nadanie szkole imienia Błękitnej Armii. To wydarzenie jest dla nas zaszczytem i obowiązkiem związanym z propagowaniem idei, które związane są z Błękitną Armią generała Józefa Hallera. Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały. Niech słowa generała Józefa Hallera, dowódcy Błękitnej Armii, który mi powitał stolicę odrodzonej Polski w kwietniu 1919 roku, będą mottem dzisiejszej uroczystości, a jednocześnie dewizą, z którą dumnie będziemy kroczyć przez życie. Nadanie imienia szkole to szczególnie ważne wydarzenie. Wybór patrona powinien być świadomy, przemyślany i akceptowany przez całą społeczność szkolną. Od momentu podjęcia decyzji o nadaniu imienia szkoła żyje normami, postawami i zasadami reprezentowanymi przez wybranego patrona. My, nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie dokonaliśmy wyboru. Z dumą ogłaszam, że od teraz nasze szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu, Technikum i Branżowa Szkoła pierwszego stopnia będą nosiły imię Błękitnej Armii. Nasz patron to symbol odwagi, poświęcenia i ducha walki, którym kierowali się bohaterowie. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, które oddaje hołd tym, którzy poświęcili swoje życie w walce o naszą wolność i niepodległość. Niech ta jedność stanie się fundamentem naszej szkoły. Dziękuję wszystkim za obecność i zaangażowanie w ten wyjątkowy dzień. Niech Błękitna Armia przewodniczy naszym drogom i niech nasze osiągnięcia budują lepszą przyszłość dla naszej szkoły i naszej ojczyzny. Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały. Na podstawie obowiązujących przepisów i na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu uchwala się, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Branżowej Szkole nr 1 Technikum z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu przy ulicy Kilińskiego 31 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu nadaje się imię Błękitnej Armii. Do przekazania sztandaru. W imieniu fundatorów na Pani ręce chcemy złożyć ten oto sztandar. Niech służy społeczeństwu i wszystkim uczniom w czasie uroczystości szkolnych i lokalnych. Przyjmując sztandar, wyrażam szczególne podziękowanie za tak cenny dar. Sztandar to symbol wartości, jakie będą kultywowane w technikum oraz branżowej szkole imienia Błękitnej Armii w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu. Drodzy uczniowie, przekazuję Wam sztandar. Nieście go wysoko, rozsławiajcie imię naszej szkoły, otaczajcie go czcią, strzeżcie jego honoru. My, uczniowie Technikum oraz Branżowej Szkoły
pierwszego stopnia imienia Błękitnej Armii w zespole Szkół nr 2 w Grubym Dobrzyniu, przyjmując ten sztandar, przysięgamy otarzać go czcią i szacunkiem oraz spełnić jego honoru. Proszę Państwa, wyrazem szacunku i uznania dla fundatorów naszego sztandaru są pamiątkowe gwoździe. Za chwilę odbędzie się uroczyste ślubowanie uczniów technikum oraz branżowej szkoły pierwszego stopnia w zespole szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu imienia Błękitnej Armii na nowy sztandar szkoły. My uczniowie technikum oraz branżowej szkoły pierwszego stopnia w zespole szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu w obecności naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości, naszej ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, patronowi i Tobie szkoło uroczyście ślubujemy. Strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły. Ślubujemy. Godnie reprezentować szkołę swą postawą i wyglądem zewnętrznym. Ślubujemy. Być koleżeńskim i z szacunkiem odnosić się do wszystkich ludzi. Ślubujemy. Dbać o najwyższe moralne wartości, wzbogacać osobowość, stale uszlacheniać swój charakter. Ślubujemy. Z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, miasta i ojczyzny. Ślubujemy. To pierwsze polskie miasto przejęte przez Polskę w ramach postanowień Traktatu Wersalskiego. Kolejne miejscowości przejmowano od wycofujących się wojsk niemieckich aż do 11 lutego 1920 roku. Tu się działa historia. Obok nas, tuż za naszymi plecami, przy tej bramie granicznej i na tym moście, któremu nadano imię Błękitnej Armii. Co będzie z nami wszystkimi? Pozostanie pamięć. Niebieski mundur to symbol zaangażowania dziesiątek tysięcy Polaków z całego świata w walkę o niepodległość naszej ojczyzny. Symbol wiary w niepodległą. Po ponad 120 latach zaborów symbol patriotyzmu dla wszystkich narodów świata.